Tym razem w kolejnym odcinku zobaczymy zmagania, jak zwykle, wróżek z trudną rzeczywistością. Jedna z nich zostaje porwana, no i cała reszta musi je uratować. Ludzie wzięli dzwoneczka do niewoli! O! On jest! Co się dzieje? Co z dzwoneczkiem? No, ona jest kraina, w której żyją wróżki, jest bajkowa, powiedziałabym. Fantastycznie się pracuje, kiedy się na chwilę przenosi tak naprawdę w taki świat właśnie nierzeczywisty, ale piękny, uroczy. I myślę, że tak obserwując je już kolejną serię, że im się chyba tam bardzo dobrze żyje. Cała przystań elfów zmieściła się pod jednym drzewem. Przede wszystkim każda z wróżek posiada jakąś swoją umiejętność, którą dopracowała do perfekcji. W związku z tym one są, oprócz tego, że są wszystkie szybkie, zwinne, latają, fruwają, łapią co trzeba i podskakują, i to czarują. To jest chyba najważniejsza ich zaleta. I parabacie. W tej części na przykład było dużo, dużo sekwencji takich, gdzie one na przykład musiały gdzieś przepłynąć. Wtedy mgiełka jest potrzebna do tego, żeby zrobić wodospad na przykład, żeby sobie pomóc w ten sposób. Więc wszędzie tam, gdzie potrzebna jest woda, to potrzebna jest mgiełka. Każda z nich ma taką swoją działkę i mgiełka zdecydowanie odpowiada za klimat wodny. Zawróć statek! Zawracamy! Uwaga! Wodospad nas ściąga! Klankuś! Nie bójcie się! Na razie nas nie ściąga! Różyczko, złap mnie za nogi! Co? To po nas! Już się nie wykaraskamy! Przyjaźń w tym filmie odgrywa chyba jedną z najważniejszych ról, oprócz oczywiście jakiejś miłości i przekazywania dobrych cech, które gdzieś tam rządzą światem. Myślę, że przyjaźń jest jedną z tych cenniejszych. One wszystkie się bardzo lubią, one za siebie oddają życie albo oddałyby życie, gdyby trzeba było. Myślę, że to jest cenna historia dla młodych kobiet, młodych dziewczyn, że należy się trzymać razem, że trzeba właśnie sobie ufać, wspierać się nawzajem. Hej! Wiara, zaufanie i magiczny pył! To jest taki świat baśni, jakiejś iluzji. Z drugiej strony tego wszystkiego, czego potrzebujemy w życiu, za czym tęsknimy, czego pragniemy, czyli właśnie miłość, czyli przyjaźń, czyli jakby ten świat, świat dobra i zła, który się przeplata, jednocześnie wygrywa zawsze ta dobra sfera życia. To jest coś, czego potrzebujemy.